Hej, dzisiaj zabieramy się za kolejny eksperyment. Na samym dole mamy kruche ciasto. Tak jak przepis Wam wcześniej mówiłam, jest to tak: dwie szklanki mąki, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, dwie szklanki cukru, dwa jajeczka, dwa żółteczka, bo białka zostają. No i pół kostki margaryny. I to wszystko mieszamy, 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 ubijamy. I zaraz zobaczycie, co robię na to. Na to chcę położyć sobie ciasto biszkoptowe. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Jajeczka już są ubite. Tu są trzy żółtka, a tu trzy białka. I teraz będziemy wszystko mieszać. Białka razem z żółtkami. Kiedy białko już jest wymieszane, dodajemy tu dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. I zaraz do tego dosypię szklaneczkę mąki pszennej. Masa jest już wymieszana i teraz będziemy wlewać na to kruche ciasto. Biszkopcik posypałam jagódkami, które mój dzisiaj synuś z dziadkiem zerwali z lasu. Przeniósł około 6 litrów, zbierał maszynką, byli 4 godziny. No i naprawdę te 6 litrów całkiem, całkiem sporo. No było trochę liści, trochę robaków, ale żeśmy poprzebierali. No i powiem Wam, że wykonał kawał dobrej roboty. A my wsadzamy teraz placuszek na powiedzmy 25 minut i będę obserwowała, czy się upiekł. To jest już w piekarniku 5 minut, a ja wpadłam na pomysł, że mogę jeszcze zrobić do tego kruszonki i tym posypać. No i posypiemy tym placuszek. 25 minutek minęło i widzę, że ładnie się ciasto upiekło, ale zostawimy jeszcze na 5 minut. Jednak musiał siedzieć 30 minut. Minimalnie się przypiekł, ale jest, zobaczcie, jaki puszątek. Zobaczcie, syn mi dzisiaj ogórki poznosił. Całe wiadro. Będę miała co robić. Część włożę sobie tych małych na kiszone, a te duże, takie grubciachki, wezmę sobie na sałatkę. No i widzicie, no tak to jest. No. Robota i robota i robota. A tak się nam przedstawia placuszek. O, on jest jeszcze gorący, ale zobaczcie, tu na spodzie jest mini twardy, bo to było to kruche ciasto, chociaż nie jest taki twardy, a tu o, dun dun, jaki mięciusi. No i czyż nie wygląda smakowicie? No zawsze coś innego, nie musi być takie same. I o, mamy biszkoptik na kruchym cieście z jagódkami i posypką. Smacznego! Bye bye! Płatka z ogórków skończona za 0,2. Hej, dzisiaj jest już 15 lipca, pełno selery sobie zebrałam, tu już mam całe wiaderko, o, tutaj sobie biorę te końcóweczki, będziemy płukać, moczyć i zabieram się do krojenia. Tak się przedstawia, tu mi się wszystko osącza, tu mi się na sitku osącza, tu mi w ściereczkę ładnie wsiąka. I tu już sobie kroję i paczkuję do torebeczki, do zamrażalnika. Trochę tego mam, trochę przy tym posiedzę, ale już będzie na później. Końcowy, trzy torebeczki pokrojone i godzinka czasu. I selerka już jest drobniusia. Wieka, kochani, ja teraz zabieram się za tą książeczkę. Później wstawię Wam recenzję Tuczarni, Motyli i Paranormal, ale chciałam Wam zakomunikować, że nie będę już tak często puszczać filmików, gdyż no, jak tu mówią, co za dużo, to niezdrowo. Nie chcę, żebyście się mną znudzili, a widzę, że wyświetleń jest coraz mniej. No nie chciałabym, żebyście po prostu no, nie chcieli mnie oglądać. Twierdzili, że jest mnie za dużo, że wszędzie mnie pełno. Dlatego za sugestią jednej z osób stwierdziłam, że no może faktycznie ma rację i filmiki puszczam troszkę za często. Cóż, chciałam się z Wami dzielić wszystkim, ale no wiadomo, nikt też nie siedzi wiecznie na telefonie i nie będzie oglądał, że o, puściłam jakiś filmik. No to tak, żebyście po prostu wiedzieli, że nie to, że chcę Wam zrobić na złość czy coś, tylko no chciałabym po prostu, żebyście, jeśli już puszczę filmik, to oglądali mnie z chęcią, a nie ze znużeniem. No, zabieram się za książeczkę, jest gruba, ciekawa,
Jestem na wielu stronach, dopiero na 35. Niedawno się za nią zabrałam. Także co? Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Może raz, może dwa razy w tygodniu. Bye bye.